Jako dziecko żyłam blisko muzyki. Wychowywałam się w Białymstoku, w domu moich dziadków. Tam akurat słuchało się dużo polskiej muzyki. Zresztą to chyba w ogóle były takie czasy, że się tych rodzimych artystów hołubiło i oni mieli rzeczywisty wpływ na nasze codzienne życie, tak? Po części za sprawą mediów, które nam serwowały. Przecież Roberty Fleck nam nie serwowały. Aczkolwiek w tamtym domu Roberta Flack też leciała. Ale dzisiaj jestem tutaj po to, żeby mówić o tych polskich moich pierwszych fascynacjach. I absolutnie królowa była tylko jedna. To była Marlena Rodowicz. Ten kontakt z muzyką był głównie za pośrednictwem cudownych w tamtych czasach festiwali, głównie opolskiego. Na to się czekało naprawdę jak na zbawienie i to była wielka uroczystość narodowa. Oczywiście królowała tam Maryla, zresztą nie zmieniło się to do dziś.